Witam Was wszystkich ponownie na moim kanale, witam moich subskrybentów, witam osoby nowe, które tutaj zawitały, witam także hejterów. Jak zwykle przy tego typu materiałach mam przepyszną kawusię, którą zrobiła moja prześliczna żonka. To jest bardzo ważne i zawsze będę to podkreślał, kawusię zrobiła moja prześliczna żonka i mi jeszcze ją przyniosła tutaj, tak? Coś pięknego. Ten materiał jest odpowiedzią na Wasze prośby. Wasze prośby są takie, żebym się zapoznał z tym materiałem i powiedział, co ja o tym materiale myślę. Jest to materiał, który nosi tytuł Polski Król Syntolu Uratka plus konkurs. Plus konkurs, a więc można powiedzieć, że o, coś ciekawego. Tytuł, sam tytuł nas zachęca, bo jak jest konkurs, to musi być coś ciekawego, naprawdę coś prozdrowotnego, tak, jeżeli jest na kanale firmy suplementacyjnej SFD, która jest firmą znaną w Polsce i produkuje suplementy, które mają przyczynić się do naszego lepszego stanu zdrowia, tak? I teraz tak, tutaj po tym moim ostatnim materiale, gdzie ja bezczelny, no, powiedziałem, że Radosław Słodkiewicz w tym oto poście promuje Syntol. Posłuchajmy, co tutaj, przeczytam, co tutaj Radosław Słodkiewicz napisał. Zawsze twierdziłem, że łapa musi być duża, ale tak dużej w realu jeszcze nie widziałem. Niedługo film z treningu na kanale Sklep SFD. I co wy na to? No i ja stwierdziłem, że to jest promowanie, tak? Ja stwierdziłem, że to jest jawne promowanie osoby, która wstrzykuje syntol w mięśnie, olej. Po prostu wstrzykuje olej, żeby mieć większy obwód ramienia. Jeżeli chodzi o ten biceps tego człowieka, bo on akurat tutaj wstrzykuje w biceps, no to wygląda to po prostu jak bania, jak napompowany balon wodą. Dlatego dla mnie to jest po prostu niezbyt estetyczne i można powiedzieć tak delikatnie mówiąc niezbyt estetycznie. Ale to nie jest tylko i wyłącznie moje zdanie. Jak wejdziecie tutaj sobie w komentarze, to widzicie, pierwszy komentarz, dramat. Co to ma być? No ludzie po prostu tego, nie spodobało się to. Nie spodobało się to widzom Radosława Słodkiewicza i osobom, które go gdzieś tam śledzą w social mediach. I teraz tak. Radosław Słodkiewicz po tym wpisie myślał, że można powiedzieć, weźmie swój kawałek ciasta na no, popularności tego człowieka. On staje się popularny z tego powodu, że bardzo często tak się dzieje, że rzeczy, które się robi, no rzeczy patologiczne, na przykład jak widzieliśmy kiedyś te patostreamy, one miały bardzo dużą popularność, tak? Ludzie są ciekawi, tak? Ciekawi tego, co ktoś robi. Ale tak naprawdę w oczach normalnych osób, które trenują na siłowni, jest to niedopuszczalne, jest to obrzydliwe i tutaj oczywiście te wszystkie komentarze o tym świadczą. Radosław Słodkiewicz po tym, jak zobaczył, że może się zatruć tym kawałkiem ciasta popularności w social mediach i po tym moim materiale, który ja tutaj zrobiłem na temat promocji, a więc na temat tego syntolu i tego człowieka, który ma z Radosławem Słodkiewiczem odbyć trening, ale ten trening już się odbył w tym momencie, kiedy ja ten swój materiał wyemitowałem. Tak? I tutaj, co zrobił Radosław Słodkiewicz i firma SFD? Bardzo sprytny zabieg, aczkolwiek zobaczmy jeszcze raz tutaj na reklamę. Polski Król Syntolu. Zobaczmy, ten tytuł jest reklamą, dlatego mówię reklama. Polski Król Syntolu u Słodka. Plus konkurs. Ten konkurs to naprawdę jest aż tak, żeby zachęcić. Słodka, wszystko z dużej i plus konkurs. Tak. I zaraz zobaczymy, co tutaj powie Radosław Słodkiewicz. Ale zanim to zrobię, do czego może doprowadzić używanie syntolu, to tutaj możemy się dowiedzieć z tego kanału Anabolic Doc. Tak? Wejdźmy sobie na ten kanał i zobaczmy, do czego może doprowadzić używanie syntolu, a więc wstrzykiwanie w mięśnie oleju. Może doprowadzić do amputacji całej ręki, bądź nawet do śmierci, jeżeli wda się dosyć mocne zakażenie. A więc jest to bardzo, bardzo niebezpieczna gra i tutaj ten człowiek, doktor, mówi, jak niebezpieczne to jest. Zachęcam, żebyście sobie weszli i zobaczyli. Ja z całą stanowczością pokazałem swój przeciw, że to w kulturystyce nie powinno być promowane.
Jako kulturysta, jako osoba, która jest ściśle związana z tą branżą fitness i kulturystyki, uznałem, że jest to niedopuszczalne, żeby takie coś zrobić. I od razu, jako chyba jeden z najodważniejszych w tym social media, jeżeli chodzi o te YouTube, Instagram, Facebook, bo przecież nieraz byłem zastraszany, żebym tego nie robił, żebym nie mówił o polskich kulturystach, bo wcale reklamy nie były reklamami kłamstwa, jeżeli chodzi o HMB, jeżeli chodzi o booster testosteronu itd., itd. Nieraz byłem zastraszany, nieraz tam jakieś nieprzyjemności mnie spotykały. Ale zwróćmy uwagę, co Radosław Słodkiewicz potem zrobił tutaj, kiedy firma SFD zorientowała się, że ten kawałek ciasta, który chcieli oni ukraść, ten kawałek ciasta popularności, jest trujący. No, to jest firma, nie zapominajmy, że SFD to jest firma, która wcześniej miała problemy z soją w białku, tak? To jest prawda i mówię to z pełną stanowczością. Jeżeli ta firma SFD uzna, że to jest nieprawda, tak, że nie było takich problemów, to można oczywiście dochodzić swoich praw na drodze sądowej i do tego ich zachęcam, jeżeli uznają, że to jest pomówienie. Bo jeżeli mnie ktoś pomawia, to ja dochodzę swoich praw na drodze sądowej. W Polsce już jedną sprawę miałem, jeżeli chodzi o pomawianie mojej osoby, mojej rodziny. I tutaj w Wielkiej Brytanii następna sprawa już jest w toku. A więc jeżeli ktoś uznaje, obojętnie z jakiej firmy, że ja mówię nieprawdę, to zachęcam do wystąpienia na drogę sądową i to rozwiążemy. I tak, wracamy do materiału. Co Radosław Słodkiewicz mówi? Firma SFD, no, powiedziała Radosławie, za duży hejt, musisz dograć, bo oni już nagrali ten materiał, co zaraz Radosław Słodkiewicz potwierdzi, a ten początek dograli. Radosław Słodkiewicz zaraz to potwierdzi, bo tam inteligencja nie jest za duża. Zwróćmy uwagę na to, co mówi Radosław Słodkiewicz, ja zaraz się do tego odniosę. Słuchajcie, ostatnio nagrywaliśmy materiał z Szymonem Komandosem. Ostatnio nagrywaliśmy materiał z Szymonem Komandosem. A więc materiał już powstał dużo, dużo wcześniej. Nastawiłem zdjęcie, pod którym pojawiło się mnóstwo komentarzy, w dużej mierze nieprzychylnych, dużo kontrowersyjnych wypowiedzi. Słuchajcie, chciałem tylko powiedzieć, że naszym celem nie była promocja w żaden sposób jakichś dziwnych zachowań czy używania na przykład, nie wiem, syntolu. Zrobiliśmy trening wspólny, zrobiliśmy materiał tylko po to, żeby pokazać Wam osobę Szymona. A co kto o tym myśli, to myślę, że jest każdego indywidualna sprawa. Także my nie promujemy w żaden sposób takich zachowań. Po prostu jest to materiał tylko poglądowy, żebyście zobaczyli, co niektórzy robią. No tak, no i pewnie ta reklama Słodkiewicz Gym na początku to też nie była promocja, to tylko tak poglądowo wszystko jest zrobione. No dobrze, zaraz się przekonamy, czy to nie była promocja. Najpierw, Radosławie, zapoznamy się z definicją promocji. Tutaj mówię do Radosława i tutaj mówię do kanału, do firmy SFD, do firmy, która powinna propagować zdrowe suplementy, tak? Aczkolwiek wiemy, że wcześniej już była wpadka z soją w białku. No to zobaczymy. Definicja promowania. Promocja. Oddziaływanie na odbiorców produktów danej firmy, polegające na przekazaniu im informacji, słowo klucz, polegające na przekazaniu im informacji, które mają w odpowiednim stopniu zwiększyć wiedzę na temat produktów lub usług oraz samej firmy w celu stworzenia dla nich preferencji na rynku. Promocja jest elementem komunikacji marketingowej. Słowo klucz tutaj jest przekazywanie im informacji, które mają w odpowiednim stopniu zwiększyć wiedzę na temat produktów. Tak? No i zobaczymy. Tutaj ten cały materiał moim zdaniem jest promowaniem syntolu, ale pojedziemy sobie na... Zresztą tutaj na samym początku już Radosław Słodkiewicz promuje syntol. Co możecie sobie zobaczyć, ja nie za bardzo chcę prawa autorskie tutaj naruszyć, ale 6.15 sobie polecimy. I pamiętamy o definicji, tak? Przekazywanie informacji, które mają w odpowiednim stopniu zwiększyć wiedzę na temat, tak? To pamiętamy. I tak,
odtwarzamy sobie. To nie, to na koniec wisienka, a tutaj. Jakie są koszty, jeżeli chodzi o, wspomaganie właśnie syntolem? Ile siana trzeba wpompować, żeby taki rozmiar uzyskać? Radku, powiem Ci tak szczerze, że to jest tak jak ze sterydami. Na rynku jest tyle tego pełno, bardzo dużo, żeby naprawdę... A więc jest udzielanie informacji, ile trzeba wydać na syntol, tak? Zaraz będzie udzielanie informacji jeszcze w inny sposób, zaraz zobaczymy. I uczenie widzów, jak to się robi, tak? To jest bardzo niebezpieczne, ponieważ oglądają to młodzi adepci kulturystyki, którzy mogą sobie zrobić krzywdę. I tak jak powiedziałem, moim zdaniem YouTube powinien się tym zająć, tak? To jest promowanie z zachowań patologicznych. Dalej lecimy. Żeby coś dobrego dostać, to trzeba coś więcej od siebie zapłacić. Butelka 100 ml syntolu kosztuje ogólnie tak od 300 zł, zależy też, wiadomo, czy to się bierze w hurcie, czy też w detalu, ale tak od 300 do 500 zł za jedną butelkę, a no jak wiemy, no, jak jedna butelka 100 ml to... A więc podawanie cen i teraz zobaczmy, co robi Radosław Sutkiewicz. Czy mówi, nie uważasz, moim zdaniem powinien powiedzieć, nie uważasz, że to jest głupie, że to jest niepoważne, co robisz? No ale zobaczymy, co powie Radosław Sutkiewicz, który nie promuje wcale. Nie promuje, nie. Jakby ktoś chciał na 2-3 cm w łapie poprawić, to ile? No myślę, że trzeba takie dwie... On udziela informacji. Jakby ktoś chciał z 2-3 cm w łapie poprawić, to ile trzeba tego wziąć? No on udziela informacji normalnie i mówi, że to nie jest promowanie. Butelki na jedną rękę przeznaczyć. A powiedz mi, jeszcze masz jakieś plany, żeby coś poprawić? Nie, myślę, że na razie, wiesz co, skupiam się bardziej teraz w stronę idę sztuk walki. Tak. No więc... Co ja mogę tutaj dalej dodać? No co ja mogę tutaj dodać? Zwróćcie uwagę na ten, zwróćcie uwagę na komentarze. Tutaj dalej SFD próbuje się tłumaczyć z tego. Zobaczyli, że ten kawałek ciasta, który chcieli wziąć, ten kawałek ciasta popularności w social mediach jest trujący, tak? I dalej się tutaj tłumaczą, ale zwróćmy uwagę na jedną bardzo istotną rzecz, że ten cały materiał, jak obejrzycie, jest promocją. Więc on chyba nie za bardzo pamięta, firma SFD nie za bardzo pamięta i Radosław Sutkiewicz, co mówili na treningu i dograli ten początek. No tak, tak mi to wygląda. Na to mi to wygląda, bo wiemy, że początek był dograny już po tym treningu. I tutaj na początku Radosław Sutkiewicz mówi, że to nie jest promowanie, a ten cały materiał jest promowaniem. No możecie się zapoznać z całym materiałem i powiedzieć mi, co o tym myślicie. A na koniec chciałbym Wam zostawić Was z takim materiałem, który da Wam dużo do myślenia, tak? I tutaj przekazać kilka słów do SFD, do firmy SFD i do Radosława Sutkiewicza, tak? Ja zawsze jestem takim człowiekiem, który próbuje na coś zwrócić uwagę, jeżeli jest problem. I moim zdaniem ten materiał po pierwsze powinien zniknąć. To jest kwestia firmy SFD. I firma SFD powinna napisać sprostowanie, że przepraszamy i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Ale to już jest kwestia firmy SFD i sumienia właściciela firmy SFD, którego znam też, z nim troszeczkę pisałem na priwa. Ale tak, lecimy tutaj z tym materiałem. Ja powiem tylko do Radosława Sutkiewicza i do SFD krótkie zdanie. Jeżeli ten wasz materiał nie jest promocją i ten tytuł, to ten materiał nie jest reklamą. Ani HMB, po którym Radosław Sutkiewicz budował 16 kg masy mięśniowej w 3 tygodnie, też nie jest reklamą. I posłuchajmy, to nie jest wcale reklama. Posłuchajmy, co tutaj mówi Radosław. Z doświadczenia powiem jeszcze, że kilku zawodników próbowało tych suplementów i chodzili również na badania sprawdzające poziom testosteronu. I muszę powiedzieć, że wyniki były zaskakujące, bo było kilkusetkrotne przekroczenie normy. I nie będę tu już wymieniał oczywiście z nazwisk, ale jeżeli chcecie, spróbujcie tych suplementów, przejdźcie się na badania. W każdym laboratorium, w każdym szpitalu można sprawdzić sobie poziom wolnego testosteronu. Te produkty naprawdę działają i podnoszą znacząco poziom naturalnego testosteronu. Radosławie, lepiej, żebyś z nazwisk właśnie nie wymieniał, tak na końcu chciałem jeszcze powiedzieć.
bo mogłoby się to okazać, że to jest ten człowiek. Dlatego z nazwisk lepiej nie wymieniaj. Napiszcie mi w komentarzach, co sądzicie o tym moim materiale. I zapraszam Was do komentowania i udzielania się w komentarzach, jeżeli chodzi o no, to, co firma i Radosław Sotkiewicz SRD próbują nam wmówić, że to nie jest promocja. Dziękuję Wam wszystkim za uwagę. Jak zwykle to robię. Bum, przypinka, łapa sieci. Na razie, cześć, pozdrawiam.